The game played by the entire planet. The game that brings us together. The game made up of many faces. FIFA 16. Witam serdecznie, jestem Habaś, a przed nami kolejny odcinek FIFA 16 i kariery Termaliką Brookbet Nieciecza. Przed nami mecz, jak widać, z Jagiellonią, później parę dni przerwy i czeka nas Wisła Kraków Nora oraz oczywiście finał z Manchesterem United. Najważniejszy mecz sezonu w Eurolidze. I szczerze powiedziawszy, no troszeczkę czasu zostało. Na pewno w tym meczu z Wisłą Kraków nie zagrają nasi najlepsi zawodnicy. A mamy jeszcze ten 4 punkty przewagi przed następnymi meczami w lidze, więc miejmy nadzieję, że uda nam się utrzymać to. A patrząc na nasz aktualny skład, no to jest jakaś wielka jedna masakra i będziemy musieli się ratować dziwnymi jakimiś ustawieniami. Zobaczcie na to. 3 czerwone kartki. I szczerze powiedziawszy, nie bardzo wiem nawet kogo tutaj i w jakim miejscu wystawić. Teoretycznie w tym meczu Bernard, możemy zagrać całkiem dobrym składem w tym meczu. To jest ten plus, ale cały czas brakuje nam ławki rezerwowych. Kogo my tu mamy? Mamy Billera. Mamy Kapustkę, dobra. Kapustka niech zagra w tym meczu. Na lewej stronie zagra Biskup. Nie zagra Biskup na lewej stronie. No okej. Okay. Niech będzie Biller. Jan Biller zagra na lewej stronie. I jeszcze kogoś musimy zmienić. Musimy powalczyć coś z napastnikami naszymi. Zobaczmy, co my tu możemy wystawić. Zwoliński kontuzjowany. To jest jedna wielka masakra w tym momencie. Końcówka sezonu. Jak widać, nie jest zbyt dobrze. Dobra, teraz ławka rezerwowych jeszcze. Zagramy troszkę zmęczonym składem, ale... Markowski na ławkę. Okej. I chyba tyle. Będziemy musieli walczyć. Dobra, zapiszmy sobie to. No i co? I przed nami... Tak jak wspominałem, mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagrywa, bo po raz pierwszy nagrywam podczas live'a ten odcinek. Więc miejmy nadzieję, że jakość oraz wszystkie tutaj ustawienia będą w miarę dobre i zapraszam na urywki meczu z Jagiellonią Białystok. Jezus Maria, Grzelczak. Jest brama dla Jagiellonii. No kurczę, pierwsza ich bramka w tej drugiej rundzie. Ja dałem strasznie ciała tutaj, nie przejąłem tej piłki i Jagiellonia wychodzi na prowadzenie z Termaliką Brookbet Nieciecza. Zobaczcie tutaj. Tutaj był pierwszy błąd, tu był drugi błąd. No i już reszta już nie ma żadnego znaczenia. No jest 1-0. Jagiellonia prowadzi. Romain Bernard. Ładnie w pole karne. Uderzenie jest. Brama 1-1. Romain Bernard ładnie wraca do zespołu. Bardzo zmęczony zawodnik, ale widzicie, jeszcze daje z siebie wszystko i daje nam remis. Daje nam remis. Mamy 1-1. I Termalika walczy cały czas w pierwszej połowie. I mamy koniec tego spotkania. Niestety remis 1-1. No w drugiej połowie w ogóle gra się nie kleiła i ciężko cokolwiek było tutaj strzelić tak naprawdę. No zawodnicy wymęczeni przed tymi meczami w Eurolidze i dużo zawieszeń, no eksperymentalny skład. I niestety, nic więcej, w sumie tu się nic nie działo w drugiej połowie, no nie bardzo jest co pokazywać. Zobaczcie, 4-2, 5-4. Posiadanie piłki jakieś żenujące, dokładność podań, no fakt, że nie nagrywałem przez pewien okres czasu też pewnie ma tu jakieś znaczenie. I co zrobić? Trzeba walczyć dalej. Zobaczmy na
Następny mecz Wisła Kraków przed nami za parę dni, a później Manchester United i finał Euroligi, tak jak wspominałem na samym początku. Ciężko, ciężko to widzę. Zaraz zobaczymy. Koniec zawieszenia, koniec zawieszenia, koniec zawieszenia ze wszystkich tutaj spraw. OK. I zobaczmy teraz. Zobaczmy, jak to wygląda. Co możemy wstawić? FDI wejdzie w tym meczu. Bernard na pewno musi odpocząć. Marszalik odpoczywa. Markowski zagra zamiast Sanżara. Lewa strona jest ok, Kapustka i Bielik na pewno zejdą z boiska. Chcemy, żeby oni troszeczkę odpoczęli. Będzie Kupczak, lewa strona zagra Biskup. Co my tu jeszcze ciekawego mamy do wstawienia? Gdzie jest Babiarz? Jest i Babiarz. Bielik wypadł z boiska, Laursen wypadł z boiska. Wejdzie na nie Juchar. Gdzie jesteś, Marcin? Jesteś. I Sanil Chetri oraz Liczka w ataku. Chyba tak, chyba to będzie najlepszy wybór. No Zwoliński jeszcze końcówka kontuzji, więc chcemy go oszczędzić przed tym meczem. Kowal nie może grać. Zawada wymęczony troszeczkę. Chcemy oszczędzić go na ten mecz z Manchesterem United, więc Kamil Miazek zagra jeszcze na bramce i możemy przejść do kolejnego meczu. Tak to będzie wyglądać. Jest koniec tego spotkania. No niestety Termalika nie dała rady strzelić bramki. Kolejny remis w tym odcinku. No kurczę. Była jedna fajna sytuacja, gdzie uderzył Mario Liczka w słupek. No zobaczcie. Ładnie tu minięcie. I uderzenie zza pola karnego. Niestety tylko w słupek. Oprócz tego, szczerze powiedziawszy, niewiele się działo. No tutaj jeszcze FDI. Ładne uderzenie, ale obok bramki i Wisła Kraków z żadnego strzału na naszą bramkę celnego przynajmniej. My trochę pobijaliśmy bramkarza, ale niestety nie to się liczy, nie to się liczy. Statystyki nie grają, liczą się te strzelone tylko bramki. I przed nami jedno z najważniejszych spotkań w mojej karierze, czyli finał Euroligi z Manchesterem United. No i musimy dokonać kilku zmian. Między innymi Zawada wejdzie na boisko, Zwoliński wejdzie na boisko. W końcu zagramy takim składem, do jakiego się przyzwyczailiśmy przez te kilkadziesiąt odcinków. Nie wiem, ile już ich było. 20 parę chyba, nie? Laursen. Biskup schodzi z boiska, wchodzi na nie Marszalik, Kupczak, Babiarz, bla bla bla. Gdzie jest nasz Kapustka i gdzie jest Krystian? Krystian Bielik. Co nam jeszcze pozostało? Max Sar wchodzi na boisko i jeszcze nasi obrońcy. Gdzie są nasi obrońcy? To jest ok, to jest ok. Ongwen, oczywiście. Ongwen, tego pana szukałem. Wchodzi na boisko. No i co? I czas chyba zacząć kolejne spotkanie w Eurolidze i miejmy nadzieję, że uda nam się. Dobra, ja was zapraszam na mecz. Jeszcze raz muszę te zmiany. Niechcący odrzuciłem je. I witam wszystkich serdecznie na Parc des Princes w Eurolidze, w którym spotkają się Manchester United oraz Termalika Brukbet Niedziecza. Widzimy piękną oprawę. Komentatorzy ci co zwykle i najważniejsze spotkanie tego sezonu. No zobaczymy, jak to wszystko się zakończy i zobaczmy na składy obu zespołów. Zaraz zobaczymy. Memphis Depay. Trzy bramki w ostatnich trzech meczach. Jeszcze hymny. Hymny Euroligi. David De Gea, Jones, Royo, Smalling, Jones, Shaw, Chamberlain, Blind, Valencia, Schweinsteiger, Depay i Wayne Rooney w ataku. No skład Manchesteru na pewno na papierze wygląda dużo lepiej niż Termalika. Nie zmieniłem miaska.
Zawada, Zwoliński, Bernat, Laursen, Kapustka, Bielik, Marszalik, Gul, Kajon, Gwen i Kamil Miazek na bramce. I zobaczmy na zawodników. Bastian Schweinsteiger na naszych ekranach. I Manchester rozpoczyna to spotkanie. Pięknie. Kamil Miazek. Kamil Miazek dał radę to wybronić. Zobaczmy jeszcze raz. No ładne uderzenie. Tuż przy słupku i Wayne Rooney. Tylko rzut rożny. Bez jaj, no. Wayne Rooney, 23 minuta. Jest 1-0, no kurczę. Ładne uderzenie, a Kamil Miazek niestety w tym momencie bez szans. No i musimy gonić niestety. Zobaczmy jeszcze raz, no kurczę, perfekcyjne uderzenie tuż przy słupku. Mur troszeczkę za niski i cóż zrobić. Oskar Zawada. Jest! 1-1, no tego właśnie potrzebowaliśmy. Łukasz Zwoliński daje nam remis. Najpierw Oskar Zawada, ładnie tutaj minął kilku zawodników, uderzył. No i Dawid De Gea przy tej dobitce no nie popisał się, na pewno. Ostry kąt dosyć. No i Łukasz Zwoliński, perfekcyjne uderzenie. Już się bałem, że gdzieś tam spuduje, ale to jest zawodnik, na którego zawsze można liczyć. Nie wiem nawet, która to już jego bramka jest. No ale jedziemy. Jedziemy dalej. Kamil Miazek popisał się perfekcyjną tutaj obroną. Zobaczcie jeszcze raz. Z wolej z najbliższej odległości i piłka wybita na rzut rożny. Jeszcze Schweinsteiger będzie próbował dośrodkować piłkę. I Kamil Miazek po raz kolejny. Krystian Bielik, Oskar Zawada. I jest 2-1, no tego się chyba nikt nie spodziewał. Termalika wygrywa w finale Euroligi z Manchesterem United. 45 minuta tego spotkania i Oskar Zawada daje Termalice prowadzenie. Mała wieś w Polsce, gdzieś na strasznym. Tam psy już zawracają, samoloty nie latają i tak dalej, a grają taką piłkę, no coś pięknego. Coś pięknego. Dawid De Gea drugi raz wyjmuje już piłkę z bramki. I mamy koniec pierwszej połowy. 2-1 dla Termaliki Brookbet Nieciecza. No to jest bardzo wielka niespodzianka i mamy tutaj... Jesteśmy na najlepszej drodze do zwycięstwa. Pierwsza bramka oczywiście Wayne Rooney. Później po naszej stronie Oskar Zawada oraz Łukasz Zwoliński, czyli dwóch naszych, nas najlepszych napastników. Po bramce w finale. Blind obok bramki. No to była chyba najlepsza sytuacja Manchesteru w tym spotkaniu. Wayne. Na szczęście obok bramki. No tu był duży błąd naszej defensywy. Rooney nad bramką. No kolejna doskonała sytuacja Manchesteru. Niewykorzystana. Łukasz Zwoliński. Bernard. To mogło być 3-1 i koniec tego spotkania tak naprawdę, ale w dalszym ciągu musimy atakować. No Romain Bernard, szkoda, że nie uderzył tego z pierwszej piłki, tylko czekał do samego końca. Przemek Wróbel. Bartosz Kapustka. Obok bramki, no
Kurczę, tak blisko. Romain Bernard, no kolejna. To jest faul, rzut karny. Ładnie wymuszony przez Romaina Bernarda i Smalling jeszcze z czerwoną kartką. Chris Smalling, 90. minuta i to jest koniec tego spotkania dla niego oraz dla jego drużyny Manchester United. Tu już się raczej nic nie zdarzy. I zobaczmy jeszcze raz, no brutalny faul. Bernard jeszcze w ekwilibrystyczny sposób zrobił salto w powietrzu. I Łukasz Zwoliński odda tą piłkę. On to odda właśnie Romainowi Bernardowi. Niech nasz młody junior strzeli swoją bramkę w tym meczu. Jest. Pewna wygrana 3-1, chociaż wynik nie odzwierciedla przebiegu tego spotkania. Romain Bernard ustala wynik na 3-1 po rzucie karnym. Zobaczcie jeszcze raz, De Gea nawet nie ruszył się. Jest koniec tego spotkania. Termalika zwycięża po bardzo ciężkim meczu w finale Euroligi i zobaczmy sobie w ciszy, jak to wyglądało. Ongwen cieszy się z wyniku na zawodnicy Manchesteru w rozpaczy i tego się w sumie nie można dziwić. No kto by pomyślał, żeby ten malutki zespół gdzieś tam z Polski, z polskiej wsi zdobył Puchar Euroligi. A w następnym sezonie Liga Mistrzów nas czeka. Miejmy nadzieję. Będą potrzebne na pewno wzmocnienia przed następnym sezonem. No i zobaczmy właśnie. Romain Bernard, strzelca ostatniego gola w tym meczu. I zawodnicy Termaliki, którzy cieszą się po bardzo ciężkim, emocjonującym spotkaniu. Zaraz, nawet kto tam, kto jest w tym meczu, kto był kapitanem? Jest, jest puchar w górze. No to jest kolejny trofeum, które udało nam się zdobyć w tym sezonie. Po Pucharze Polski mamy teraz finał Euroligi i Puchar Euroligi. No i do potrójnej korony brakuje nam tylko zwycięstwa w lidze. A oto będzie dosyć ciężko. No pamiętamy te dwa pierwsze mecze, w których no nie poszło nam najlepiej. Ongwen cieszy się jako kapitan naszego zespołu. Romain Bernard, Oskar Zawada, pamiętajmy, Kamil Miazek w tym meczu zagrał. No miał to być Max Sar, ale może to i lepiej, no. Ciężko powiedzieć. Cóż za szczęście. I zobaczmy jeszcze pokaz fajerwerków. Nawet nie pamiętam, gdzie był finał rozgrywany. Stade coś tam. Dobra, dajmy chłopakom już odpocząć, niech się cieszą. Zobaczmy jeszcze tylko te bramki. Bramek nie zobaczymy, bramki widzieliście, ale tu jeszcze Schweinsteiger. Uderzenie w słupek, no i kilka sytuacji, 5 strzałów celnych, 6 termaliki i 3-1, no to jest najważniejsze. Zobaczmy najlepszych zawodników tego spotkania. Oskar Zawada, no tego chyba się nikt nie spodziewał. Jak zagrali przeciwnicy? O, Andy Martial wszedł na boisko, nawet tego nie zobaczyłem. Wayne Rooney, 6,8, najlepszy zawodnik Manchesteru. Bernard, 7,5. Bardzo fajny mecz naszego najlepszego juniora. No i co? I na tym chyba będziemy musieli zakończyć ten odcinek krótszy trochę. Ja obiecuję, że wrócę do tej FIFA i będzie tych odcinków na pewno więcej. Ostatnio trochę zawirowań, ten Heartworld cały czas mi tutaj dużo czasu zajmuje. Teraz zaczęliśmy live, więc jeśli ktoś ma ochotę oglądać, jak to wszystko jest nagrywane, jak to wygląda, porozmawiać ze mną na żywo, to zapraszam serdecznie. Bardzo często najlepiej o tym dowiedzieć się na moim Facebooku. Tam zawsze jest informacja o tym live, więc zapraszam do polubienia mojego fanpage'u i śledzenia go. 6,5 miliona euro za zwycięstwo w Eurolidze. No, to na pewno podratuje nasz budżet jeszcze troszeczkę. I co? Pozostaje nam do końca sezonu kilka spotkań.
Konkretnie 5, o ile dobrze liczę. 4. 4? 4. 4 spotkania do końca sezonu nam pozostają. No i tylko 2 punkty przewagi nad drugim Lechem Poznań i 3 punkty przewagi nad Legią Warszawa, więc śledźcie dalej mój kanał na YouTubie. Ja zapraszam do kolejnych meczów. Jeśli podoba wam się ten odcinek, to łapki w górę, komentujcie, piszcie i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam na live'y. No i co? No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!